Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku jest aspirant sztabowy Grzegorz Chmielewski. Witam serdecznie, Grzegorzu. Witam serdecznie. Grzegorz jest prezesem Stowarzyszenia Zakątek Weteranów. Być może niektórzy już kojarzą w takim razie, o czym dzisiejsza rozmowa będzie. A będzie o naszych pupilach, o naszych partnerach w służbie, bo będzie przede wszystkim o psach i koniach. Grzegorz emerytowany funkcjonariusz, jedynie tyle jeszcze gwoli obowiązku kronikarskiego dodam przewodnik, tak? Bo od, od tego Grzegorz chyba się zaczęło, co, że sam tak naprawdę przez lata, przez ile tak naprawdę, jeśli możesz powiedzieć, zajmowałeś się właśnie psami. Tak, dokładnie. Moja służba w prewencji między innymi polegała właśnie na tym, że w pewnym, na pewnym etapie zostałem przewodnikiem psa służbowego i pełniłem służbę właśnie z psem takim patrolowo-tropiącym na terenie miasta i tam jak gdyby rozwijała się moja też między innymi pasja właśnie do, do, do pracy ze zwierzakami i do wykorzystywania ich umiejętności. No, a następnie w ramach tam jakiegoś takiego awansu społecznego, zostałem na pewnym etapie koordynatorem w Wielkopolskiej Policji, gdzie zajmowałem się już takim całokształtem pracy przewodników i zwierzaków służbowych, to znaczy koni i psów. I to ja, jako ten koordynator, się tym zajmowałem od początku do końca, czyli od momentu zakupu poprzez szkolenie, leczenie, żywienie. No, i etap takiego właśnie wycofywania tych zwierzaków. No, i może tam później sobie opowiemy, właśnie dlaczego w ogóle padł pomysł tego, że powinien powstać taki zakątek weteranów. Nawet nie później, bo za chwilkę już do tego przejdziemy, ale takie pytanie mi się rodzi po tym, co powiedziałeś. Czy zauważasz pewne różnice, jak kiedyś wyglądał ten proces wdrożenia w ogóle pieska, jego pozyskania, szkolenia, jego służby? No bo zauważmy, no, no patrząc nawet na nasze polskie podwórko, psy są dzisiaj prawie już we wszystkich służbach, nawet uwzględnieniem tych sił specjalnych, tak, najróżniejszych, i wojskowych, i tych niewojskowych, gdzie no, pełnią zadania typowo bojowe. Tak, na pewno jest szerszy ten wachlarz, jak gdyby wykorzystywania tych zwierząt. Kiedyś, jak to w takich pięknych filmach o, o psie cywilu pokazywano, no, zazwyczaj były to pieski, które widzieliśmy właśnie na ulicy, ewentualnie pieski tropiące, a teraz jak gdyby ten zakres się cały czas skutecznie poszerza, tak jak powiedziałeś, nie tylko w policji, ale w innych służbach. I co ciekawe, ja zauważam taką, taką tendencję w dobie idącej szeroko techniki, że tak jak sobie już powiedzieliśmy, ten wachlarz się poszerza, a nie umniejsza, i nie jest to jak gdyby. Taka gałąź tej służby, która się zamyka, jak gdyby umniejsza, i coraz mniej tych zwierząt jest, tylko właśnie zakres ich wykorzystania jest coraz większy i coraz skuteczniej, i coraz większej ilości dziedzin te zwierzaki są wykorzystywane. Mam takie wrażenie, że zmienia się też trochę podejście opiekunów, przewodników. Są bardzo mocno emocjonalnie związani ze swoimi pupilami, partnerami w służbie, właśnie. Stąd po służbie, czy raczej już na emeryturze, no często zabierali ich do domów, ale zaczęły się też najróżniejsze problemy. No i stąd powiązując to oczywiście też z twoją służbą, pojawił się ten pomysł właśnie na zakątek weteranów, tak? Tak. Nie wiem, czy jak gdyby zmienił się stosunek samych przewodników do psów, czy jeźdźców wobec koni, bo to moim zdaniem zawsze byli pasjonaci, miłośnicy. Uważałem zawsze i nadal tak będę uważał, że jak to ładnie mówią, z niewolnika nie ma przewodnika i ktoś, kto za karę miałby pracować z takim zwierzakiem, no na pewno nie odnosiłby jakichś, nie wiem, sukcesów w tej służbie, nie osiągałby wyników, a na pewno nie sprawiałoby mu to przyjemności. A tutaj wydaje mi się, że zawsze właśnie byli to, by, były to osoby, które. Potrafiły jak gdyby no, poświęcić się i z pełną pasją zajmować się tymi zwierzakami. Musimy być świadomi, że praca takiego przewodnika czy jeźdźca czasami wiąże się z tym, że nawet w czasie wolnym trzeba jechać, trzeba pieska wyprowadzić na spacer, trzeba go nakarmić. I to na pewno jest właśnie taka służba, która z boku wygląda na bardzo fajną, czystą, przyjemną, ale na pewno wymagająca też wielu wielu wyrzeczeń. Na pewno wzrasta też świadomość i społeczeństwa właśnie i tych samych właśnie funkcjonariuszy, którzy pracują z tymi zwierzakami. Coraz to nowe techniki są wprowadzane, coraz to nowe kategorie są wprowadzane w życie. Także na pewno jest jakiś taki rozwój tej, tej dziedziny, czy to kynologii, czy hipiki, gdzie jak gdyby coraz właśnie skuteczniej można tutaj te efekty i sukcesy zauważyć. Na pewno też można zauważyć, że zmienia się też taki wygląd tego zwierzaka, głównie psa służbowego. Tak jak kiedyś właściwie nie było innej możliwości, żeby był to owczarek niemiecki jako pies służbowy. Tak, obecnie jest to coraz większy wachlarz tych ras. Obecnie naj, naj, chyba najczęściej wykorzystywanym i szkolonym jest oczywiście owczarek belgijski z racji swoich i umiejętności, i pasji. Także wydaje mi się, że na pewno się to zmienia, ale uważam, że nie zmienia się właśnie to uczucie i więź, jaka łączy samego przewodnika i psa czy konia razem z jeźdźcem. Ale jedno trzeba powiedzieć: przy takiej pozytywnej, bardzo dobrej więzi pojawia się pewien mały problem. Łatwiej nam się pracuje z człowiekiem, który jest nam, no może i kolegą, ale no do psa. Czujemy trochę inną więź, zwłaszcza do psa. Z koniem nigdy nie pracowałem, więc może nie będę się w ten sposób wypowiadał. Ale no, jednak służba jest ryzykowna, niesie pewne ryzyka, i człowiek też przeżywa, kiedy tego pieska jednak musi wystawić na pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, bo być może wróci jako bohater całej zdrowy, ale ryzyko jednak jest. No tak, oczywiście nie ma też co ukrywać, że dlatego między innymi wykorzystywane są umiejętności tych zwierząt, że są one bardzo skuteczne. Na pewno psy i przewodnicy razem z nimi są kierowani zawsze w te rejony, gdzie jest najciężej wykonać jakieś zadania, gdzieś, gdzie parę osób nie dałoby sobie radę, to przewodnik z pieskiem jest w stanie tutaj jakoś skutecznie zadziałać. No, już nie wspomnę o samej pracy węchowej, no to już wiadomo, pies jest jak gdyby nie do zastąpienia. Te poszczególne kategorie, w których psy są szkolone, to, że są co roku atestowane w celu potwierdzenia ich umiejętności, żeby można było to później w procesie jakimś tam wykrywczym udokumentować, że było to wszystko w majestacie prawa, ale, ale jest to na pewno też jakaś skuteczna broń w walce właśnie z przestępczością. No i taka ciekawostka, bo. Pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, są pieski, które służą do wykrywania gotówki. Grzegorzu, ale dobrze, bo no jesteś dzisiaj już emerytowanym funkcjonariuszem, jesteś już na emeryturze. Jak to się stało, że w Twojej głowie pojawił się pomysł na zakątek weteranów, to jeszcze w trakcie służby? Nie wiem, może zdiagnozowałeś jakiś problem, a może stwierdziłeś, że właśnie pupilom w jakiś sposób pomożesz? To się wiązało z samym twoim przejściem już na emeryturę, bo bardzo często w podcaście tak naprawdę też z moimi gośćmi rozmawiamy na te tematy, które mają pomóc mundurowym w ogóle, szeroko rozumianym, no w obraniu swojej drugiej kariery, tego czym mogliby się zajmować już po tej dość, jednak jakby nie patrzeć znacznej zmianie w życiu i co takiego się stało, że to, to w twojej głowie się tak naprawdę pojawiło? No, jak zwykle w życiu bywa, był to na pewno jakiś łód szczęścia, że spotkało się parę osób, które podobnie myślały na ten temat. Tak jak powiedziałem, na końcowym etapie swojej służby byłem koordynatorem do spraw wykorzystania psów i koni służbowych. Zajmowałem się całokształtem, jak gdyby tej, tej pracy, tej, tej, tej tematyki, tych zagadnień. I było wyraźnie widać, że na końcu jest tak zwany, właśnie proces wybrakowania wycofania czy to psa, czy konia ze służby. No i później był tak zwany protokół, gdzie tego konia się przekazywało, konia, przepraszam, czy psa przekazywało się dotychczasowemu opiekunowi, no ale czasami zdarzały się sytuacje, a zwłaszcza w przypadku koni, tak bywało, że on nie miał co z tym koniem zrobić, on nie miał co z tym psem zrobić, no warunki nie, na to nie pozwalały. Były to czasy, kiedy nie było jeszcze tej tak zwanej emerytury dla czworonogów, więc taki, czy to przy, przewodnik, czy jeździec brał sobie też na, na swoje barki obowiązek finansowania w ogóle życia tego zwierzaka, gdzie musimy być jeszcze świadomi dodatkowo, że te zwierzaki wycofywane ze służby są albo chore, albo stare, bo tylko takie są przyczyny wycofania ich ze służby. I to nierzadko wiąże, wiązało się z ogromnym wydatkiem finansowym leczenia właśnie takich, takich zwierząt. My, my nie tak dawno płaciliśmy w zakątku za fakturę za leczenie jednego konia. To skończyło się na 12 tysięcy złotych. Także nierzadko taki funkcjonariusz pozostawiony sam sobie z takim problemem no, mógłby mu po prostu nie podołać, tak? bo to nie są wcale takie małe pieniądze, właśnie zwłaszcza związane z, z leczeniem tych zwierząt. Tak jak powiedziałem, zakończenie tej swojej służby, zajmowałem się tym wszystkim. Po przejściu na emeryturę udało mi się jak gdyby skontaktować. Nawiązywałem też współpracę tutaj między innymi w pewnym fundacji, gdzie była praca właśnie między innymi psów wykorzystywana. Spotkałem Sławka. Zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, że przydałby się, przydałoby się takie miejsce, gdzie... Jeżeli taki zwierzak nie może trafić do, pod opiekę swojego dotychczasowego opiekuna, można by było skierować takie zwierzęta, gdzie stworzyłoby się warunki takie godne i gdzie przede wszystkim pracowali, zajmowaliby się tymi zwierzakami też osoby, które no nie są jak gdyby takie przypadkowe, które też znają te zagadnienia. No i powstała ta myśl właśnie takiego, wtedy jeszcze nie mówiliśmy o zakątku jako zakątku, bo nazwa też. Jak gdyby w dalszym etapie była myślana, ale właśnie takiego miejsca, takiej ostoi, gdzie można by było te zwierzęta kierować. No, tak właśnie przypadek, że Sławek znał to miejsce, gdzie obecnie się znajdujemy, z racji tego, że tam był taki najstarszy w Wielkopolsce hotel dla zwierząt i że może byłaby taka możliwość, rozmawialiśmy z właścicielką, no i tak to już się jakoś tam potoczyło. Że zaczęliśmy adoptować sta starą stodołę na stajnie. Zaczęliśmy myśleć, jak miałyby wyglądać boksy dla psów, jakie to by były potrzebne środki. Oczywiście stwierdziliśmy, że nie ma takiej możliwości, żeby to robić nie wiem, indywidualnie. Na pewno od razu myśleliśmy o tym, że powinno powstać jakieś właśnie stowarzyszenie, które takimi rzeczami by się zajęło. No i w ramach tutaj tych swoich znajomości, układów, które jeszcze jak gdyby ze służby mieliśmy, Postanowiliśmy, że powstanie właśnie takie stowarzyszenie, wtedy już padła ta nazwa Stowarzyszenie Zakątek Weteranów. No i tak to właśnie do, do dzisiaj to trwa, no z pewnymi zmianami, o których też pewnie za chwilę jakoś sobie opowiemy. Początki pewnie, no wręcz bym powiedział, nie mogły być łatwe, tak? Pewnie w waszych głowach było przerażenie, tak? Czy podołamy, czy damy radę to wszystko finansować? Sam powiedziałeś przecież przed chwilką, że zdawaliście sobie sprawę, że nikt tego indywidualnie nie pociągnie. No, sami przeszliście na swoją zasłużoną emeryturę, a tutaj się okazuje, że no w pewien sposób, ale niestety, bierzecie sobie na barki, wyręczanie państwa. Z pewnych swoich obowiązków, bo co trzeba mocno powiedzieć, niestety, ale no nasze kochane czworonogi, w myśl przepisów, są środkiem przymusu bezpośredniego. Dokładnie tak. I pies i kon jest w tak zwanym wachlarzu środków przymusu. Jest tam używany właśnie do, do właśnie podporządkowania sobie osób. I jakby nie patrzeć, jest tu też specyfika tego, że nie zawsze te, te zwłaszcza psy, można przekazać jak gdyby pod opiekę takim dosyć przypadkowym osobom, bo jest to wtedy takie kuszenie trochę losu. Pies, pies który był całe życie uczony tego, że może atakować osobę, może ją gryźć i tak dalej, nagle przekazany komuś niedoświadczonemu w tym zakresie, no, może być taką tykającą bombą, która się nagle może okazać, że zrobiła komuś krzywdę. I wtedy jeszcze ktoś mógłby wpaść na pomysł, że w takim wypadku trzeba go uśpić, tak? bo on jest agresywny. Także mieliśmy to wszystko tutaj jak gdyby na uwadze. No i tak jak powiedziałeś, nie wiem, czy zdawaliśmy sobie tak do końca sprawę z tego, jaki to jest wysiłek finansowy, zwłaszcza, bo gdybyśmy chyba tak na trzeźwo jakby tak realnie na to spojrzeli, to nie wiem, czy byśmy jak gdyby się na to rzucili, ale udało się. Nasz optymizm w tym zakresie był na tyle duży, że potrafiliśmy też zarazić osoby do tego, żeby nas wspierały jakoś finansowo, żeby nam przekazały przysłowiową deskę, gwoździa czy kawałek ogrodzenia i tak jakoś to ruszyło tutaj do przodu. Na tyle sama idea, moim zdaniem, naszego zakątka się broni, że jeżeli ktoś od nas usłyszał i ktoś, jak gdyby, no poznał te zagadnienia, o których my tutaj cały czas mówimy. No to trudno mu było nie przyznać racji, że, że to jest fajna rzecz i że jeżeli można, to należałoby pomóc. I tak to się do dzisiaj jak gdyby dzieje, że zawsze jest jakieś zainteresowanie tym, co robimy. Zawsze spotykamy się z takimi opiniami, że to jest naprawdę kawał dobrej roboty, że to jest super pomysł, super inicjatywa. No, tak jak ja mówię, która właściwie broni się sama. No, niestety, prowadzenie takiego gospodarstwa, bo to takie gospodarstwo trochę, no to potężny wydatek finansowy. Już nawet nie mówiąc o tym, że koszty właśnie wyżywienia, leczenia tych zwierząt, ale chociażby utrzymanie właśnie samego ośrodka jako ośrodka, wszystkie media, paliwo, ubezpieczenia, no, no to wszystko są wbrew pozorom potężne pieniądze, które my musimy w jakiś tam sposób zdobyć. Ale na razie staramy się właśnie temu jakiemuś obowiązkowi podołać, staramy się nadal gdzieś tam pukać do wszystkich drzwi, gdzie to tylko możliwe, żeby, żeby taką pomoc pozyskać. Na pewno przejdziemy też do tematu tego, że jako organizacja pożytku publicznego, którą się staliśmy, wystąpiliśmy z prośbą do Skarbu Państwa. O przekazanie nam takiego miejsca, które stałoby się naszą własnością, bo teraz ten teren, na którym się znajdujemy, jest jak gdyby terenem dzierżawionym. Na tą chwilę tam wszystko dobrze się układa, aczkolwiek może się to okazać, że no docelowo, wiadomo, może się, mogłoby się tam wiele zmienić. I dlatego ta nasza myśl o tym, że żeby pójść jak gdyby na, na swój teren, na miejsce, gdzie nas na pewno nikt nie będzie mógł nam podziękować i powiedzieć, że od nie wiem, za miesiąc już tutaj nie mamy prawa przebywać, stąd też właśnie te nasze działania. No i po takiej dwuletniej batalii udało nam się pozyskać nowy teren, aczkolwiek jest to teren po byłym gospodarstwie rolnym, po PGR-ze. No jest to w dosyć opłakanym stanie, i teraz mamy ponowny jak gdyby taki dylemat. Czy podałamy finansowo, ponieważ takie wstępne wyceny tego, co mu należałoby tam zrobić, bo tam nawet trzeba zacząć od remontu dachów, no to idzie nie, nawet nie w setki, a w miliony złotych, także wstępne oszacowania mówią o kwocie około dwóch milionów złotych, więc jesteśmy też z jednej strony szczęśliwi, że udało nam się pozyskać takie miejsce, a z drugiej strony troszkę przerażeni, czy podałamy właśnie jak gdyby finansowo temu zadaniu. Grzegorzu, postaram się delikatnie uspokoić. Spotkaliśmy się w podcaście również po to, aby zachęcić naszych słuchaczy do wsparcia Zakątka, więc na koniec odcinka na pewno o tym jeszcze powiemy. Przeczytacie Państwo też o tym w opisie odcinka na stronie internetowej na celowniku.com, jak również w innych platformach podcastowych i jeżeli będziecie chętni, do czego oczywiście namawiam, każdy grosz na pewno się liczy. Grzegorzu, Zakątek ma dzisiaj lat już. Na tą chwilę powstaliśmy w styczniu 2017 roku, więc jakby tak nie liczyć, już przekroczyliśmy szósty rok naszego działania, naszej działalności. Najtrudniejszy moment. No chyba podjęcie takiej właśnie decyzji o tym, że w ogóle coś zaczynamy działać, no a, a tak mentalnie najtrudniejsze momenty to są wtedy, kiedy musimy się żegnać z tymi naszymi podopiecznymi. Bo tak jak powiedziałem, to co robimy. Wiąże się z taką, jak gdyby dużą dozą uczuć, które tutaj występują, i te zwierzęta nas obdarzają jakimś właśnie uczuciem, zaufaniem, i także tak samo my się do nich przywiązujemy. Czy my, czy wolontariusze, bez których też byśmy nie dali sobie tutaj rady, bardzo się przywiązujemy do tych zwierząt, i chyba takie najtrudniejsze momenty mentalnie to są te, kiedy właśnie te zwierzaki odchodzą. I wtedy człowiek się za tym zastanawia. No, czy, czy jak gdyby musi to kolejny raz przechodzić, no, ale nie da się inaczej. Taka, taka jak gdyby natura. Zawsze się mówi, że największą wadą psa jest to, że tak krótko żyje i, i że tak szybko odchodzi później. No, w przypadku koni, jak gdyby ten proces jest trochę dłuższy, ale też my z takimi momentami musimy się tutaj jak gdyby. Brać za bary i musimy też to jakoś przechodzić i starać się też żyć dalej z kolei i robić to, co robimy, żeby z kolei móc się opiekować no, tym pozostałym tym statkiem, które tutaj u nas jak gdyby mieszka. Zawsze też spotykamy się z taką opinią, że musi tym zwierzakom być u nas tutaj dobrze, z racji tego, że dożywają dosyć szczędziwego wieku. Mimo, że jak gdyby wiadomo, te psy, raz dużych, które żyją powiedzmy 10, 11, 12 lat, a jeszcze na dodatek obarczone tym, że były zwierzakami służbowymi, gdzie są no, dosyć mocno eksploatowane, muszą pokonywać jakieś tam przeszkody i ćwiczenia, i stres, który, który im tam towarzyszy. Powinien powodować, że, że to, ich życie, to ich życie jak gdyby relatywnie skraca się. A u nas, co prawda, akurat tak się zdarzyło, że ostatnio pożegnaliśmy właśnie dwa labradory, które u nas były i jednego owczarka belgijskiego, ale zawsze są to zwierzaki, które w przypadku tych labradorów one miały już po 16 lat. W przypadku Arona miały lat 14, także to są naprawdę w bardzo podeszłym wieku zwierzaki. I mimo właśnie tej swojej przeszłości udało się, jak gdyby, że, żeby sobie jeszcze na tej tak zwanej emeryturze troszkę pożyły, nacieszyły się tym życiem i, i miały kontakt właśnie wtedy z ludźmi, którzy, którzy obdarzają je właśnie takim uczuciem. Także jeżeli chodzi o takie właśnie trudne momenty u nas, no to właśnie głównie te momenty związane z tymi pożegnaniami, które dotyczą właśnie odejść tych naszych zwierząt. No, to z jednej strony oczywiście pogratulować Wam, bo to jednak, jakby nie patrzycie, sukces i w pewien sposób, no, dowód dobrej Waszej działalności. Ale muszę też powiedzieć, że no, chyba musieliście być tego w pewien sposób świadomi, bo no, przecież wiadomo, że bierzecie zwierzaka, który tak naprawdę przechodzi na tą przysłowiową emeryturę. I tak jak powiedziałeś, to jest zwierzę już trochę często i starsze, i wyeksploatowane, brzydko mówiąc. Ale chciałbym o jeszcze jedną rzecz zapytać. Czy zwłaszcza chyba psy, bo kompletnie nie mam pojęcia, jak konie, ale czy dla nich jest trudne takie przejście na emeryturę, bo jego rytm dnia, jego służby, tak naprawdę, całkowicie się zmienia, tak? Ktoś mu daje teraz pewnego rodzaju wolną przestrzeń. Nie ma obowiązków, no przechodzi z pewnego trybu, nazwijmy to, na ciągłym stand-byu bądź działaniu, na no, pewnego rodzaju chill, tak. Dokładnie tak, na pewno dosyć diametralnie zmienia się ich, jak gdyby nazwijmy to taki dzienny grafik, aczkolwiek też jednym z takich założeń naszego stowarzyszenia nawet jest tam. Chyba któryś punkt w, nas, w naszym statucie określony, że właśnie staramy się tutaj zapewnić im tą taką opiekę i zapewnić też, jak gdyby, taki wachlarz, no nie chciałbym powiedzieć ćwiczeń, bo to nie ćwiczeń, może zabaw, może jakichś właśnie takich, no też nie obowiązków, ale właśnie działań, które wokół nich się dzieją, które pozwalają, że one właśnie nie, nie ma takiego drastycznego przeskoku, że one sobie, jak gdyby, mogą też przypomnieć, co robiły. Co robiły. Taka zabawa z, z aportem tutaj u nas, tak jak mówiłem, no każdy z nas jest tutaj byłem, czy to przewodnikiem, czy jestem, więc też doskonale wiemy, jakie, jaki był zakres tych wszystkich ćwiczeń. Więc tutaj ten, ten taki wydaje mi się, że przez to, że te zwierzaki trafiają tutaj do nas, one nie mają takiego, aż takiego przeskoku, tak, takiego drastycznego, tak? że to się odbywa troszkę bardziej, jak gdyby w takim stonowany sposób. No, nie ma też co ukrywać, że tak jak już sam powiedziałeś, że one są zazwyczaj już w starszym, podeszłym wieku i są schorowane, i one jak gdyby też ten ich temperament i ten ich taka chęć, nie wiem, do zabawy czy coś też na pewno troszkę zmniejsza się i nie wymagają aż tyle zabaw. Aczkolwiek zawsze bardzo chętnie wychodzą na spacery i zawsze chętnie przychodzą i chcą, żeby właśnie obdarzać jakimś tutaj. Uczuciem, głaskanie, wyczesywanie, zabawa, właśnie z za aportem jest na porządku dziennym, i tu wydaje mi się, że to jest taka psia, emerytura, jest takim spełnieniem ich, moim zdaniem, spełnieniem ich marzeń. Również mam taką nadzieję. A powiedz mi, czy możecie liczyć na. No najlepiej tak naprawdę jakby bezwarunkową i bezkosztową, brzydko mówiąc, pomoc, nie wiem, behawiorystów, weterynarzy, producentów karm, dostawców jakichś innych potrzebnych Wam rzeczy, może jakieś instytucje, właśnie pomoc instytucjonalna, wolontariusze, macie takie grono, nazwijmy to przyjaciół, na których możecie liczyć, czy jednak jest w tym deficyt i, i musicie się zwracać o pomoc, żeby żeby funkcjonować na, na, na tym poziomie, który jest jakimś tam minimum, takim oczekiwanej, nazwijmy to, satysfakcji. Jest duża rzesza tutaj wolontariuszy, którzy nam pomagają i bez nich na pewno byśmy sobie nie dali radę. Są to często młodzi ludzie, którzy bardzo bardzo chętnie pomagają, angażują się i nie musimy się o to, jak gdyby prosić. Tak jak powiedziałem, sama idea, sam pomysł i samo otoczenie tutaj, w tym naszym zakątku, powoduje, że. Ludzie dosyć chętnie wchodzą z nami w kontakt i nas odwiedzają i właśnie jest taka pomoc. No, naj, naszymi największymi bolączkami jest właśnie pozyskiwanie środków finansowych na to, żeby móc opłacać te wszystkie niezbędne faktury, no, czy to za właśnie jakieś tam media, czy za paliwo. No, nie wszystkie też zwierzęta, które u nas przebywają mają prawa do tej tak zwanej emerytury, bo te, które oczywiście zgodnie z tymi nowymi przepisami takie prawo mają, no to spadł z nas obowiązek takiego finansowania ich, czy to wyżywienia, czy leczenia. Na tą chwilę, tak jak każdy opiekun, który decyduje się na opiekę właśnie nad takim emerytowanym pieskiem, który jest wycofywany ze służby, za weteranów otrzymuje właśnie równoważnik pieniężny na wyżywienie. A jeżeli chodzi o leczenie weterynaryjne, to nie my już jak gdyby jesteśmy płatnikiem wtedy takiej faktury, tylko jednostka policji, z której dotychczas taki piesek czy koń pochodził. Ale tak jak powiedziałem, mamy też taką grono tutaj tych zwierzaków, które takich praw nie mają z różnych to przyczyn, czy to chociażby mamy... Konia ze Straży Miejskiej, no to wiadomo, że w ogóle ustawa o tych emeryturach go jak gdyby nie obejmuje, bo to, jest, to są jednostki samorządowe i one nie są w ogóle wzięte pod uwagę w tej właśnie ustawie. Mamy też pieska z białoruskiego wojska, który takiego uciekiniera, który po prostu nie chciał już wracać do żołnierzy białoruskich i, i stanowczo wybrał sobie wolność i został przysposobiony przez żołnierzy wojska polskiego ale z racji tego, że wiadomo, oni do tych swoich zadań byli wysyłani co gdzie indziej, nie mogli się opiekować tym pieskiem, no to znaleźli tutaj kontakt do nas i po jakichś tam rozmowach stwierdziliśmy, że jak najbardziej będziemy próbować tutaj się opiekować Steve'em. no i tak to się właśnie też tutaj odbywa, no ale tutaj już jak gdyby wzięliśmy też na siebie właśnie obowiązek włożenia czy to na jego i wyżywienie i leczenie, cokolwiek by się z nim nie działo, staramy się odpowiedzialnie się nim opiekować. Tak burza pół tym półserio palisz mi wszystkie tematy, bo i o Steve chciałem zapytać i oczywiście o ustawę, ale no, tematy wcale nie są tak naprawdę do końca wesołe. Tematy są jeszcze tak mocno do rozwinięcia jak najbardziej, więc możemy tutaj na pewno na ten temat podyskutować. No, przede wszystkim muszę zapytać o ustawę, ponieważ można by powiedzieć, że jesteście trochę jako stowarzyszenie i pewnie ze szczególnym uwzględnieniem Twojej osoby. Prowodyrem tego, że w ogóle ta ustawa powstała, że została przyjęta. Pewnie masz tutaj swoje opinie i na pewno widzisz jej niedoskonałości. Co możesz powiedzieć, jak i co się zmieniło tak naprawdę dzięki tej ustawie, i o co być może jeszcze walczycie, żeby, żeby te przepisy zmieniły się na jeszcze lepsze. Od kiedy też powstaliśmy, czyli od tego stycznia 2017 roku, oprócz tego, że wzięliśmy na siebie jak gdyby obowiązek tej fizycznej opieki nad zwierzakami, które do nas trafiały, Wzięliśmy sobie też za punkt honoru, żeby doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, żeby taki wykreślony z ewidencji zwierzak nie stawiał się jak gdyby też automatycznie no, takim ciężarem, zwłaszcza finansowym dla opiekuna, który podjął się, tak, i tak, i tak, takiego obowiązku trudnego opieki nad nim i właśnie jego i leczenia, i opiekowania się to są często trudne i fizycznie uciążliwe czynności do wykonywania. I też nasze działania miały, właśnie oprócz tej opieki, polegać właśnie na tym dążeniu do usankcjonowania prawnego, jak gdyby, takiej emerytury. I w pewnym czasie poprzez petycje online i właśnie próba zarażenia, zbieranie podpisów, kierowania tego właśnie do, do rządu takich petycji, skracając tę całą historię, jak to się odbywało, ale w każdym razie światło dzienne ujrzała właśnie ta ustawa. Nasz udział w tworzeniu treści tej ustawy, no to wszystko, jak gdyby, tak jak powiedziałeś, jest trochę takim naszym też kolejnym sukcesem w tym, co robimy. No nie ma co ukrywać, że na pewno ta ustawa ma swoje jakieś też niedociągnięcia, aczkolwiek wydaje mi się, że dobrze, że jednak się pokazała, bo na pewno tym zwierzakom się należy takie, takie właśnie zadośćuczynienie za to ich dotychczasową ciężką służbę. Jeżeli chodzi o takie niedogodności związane z tą ustawą, no to z naszej strony z racji tego, że otrzymujemy właśnie środki na te finansowe, takie na wyżywienie, czy są kierowane właśnie faktury, dokument, zaleczenie tych zwierząt, no to dla nas dosyć dużą ociążliwością jest spełnienie tych wszystkich wymogów prawnych, typu jak powinny wyglądać dokumenty, kto, gdzie powinien się podpisać, wcześniejsze zgłaszanie w ogóle, że chce się takiego czy psa, czy konia podać, leczeniu, gdzie czasami jest to taka czynność ratująca życie i trudno, jak gdyby, tutaj sprostać temu zadaniu. No, ale staramy się jakoś to tutaj temu podołać. Aczkolwiek, jeżeli był czas, kiedy musieliśmy sami płacić te faktury, to z punktu takiego biurowego na pewno łatwiej to wszystko było nam tutaj opanować i, i łatwiej to szło. Kwestia, właśnie, żeby, żeby takie pieniążki, środki były na koncie. I tak to tutaj właśnie wygląda. Zawsze nas dziwi, że przepisy, które regulują ten status tego emerytowanego zwierzaka są jednakowe, więc przepisy powinny być i dokumenty, które w tym zakresie są potrzebne, powinny być wszędzie takie same, a właściwie my tutaj z taką ścianą się zdarza, zderzamy, gdzie właściwie każdy zwierzak z innej jednostki i przepisy. Które właśnie regulują, to są te same, a my musimy do każdej jednostki inne dokumenty kierować, inne dokumenty muszą być przedstawione, gdzie właśnie to powinno być bardziej, moim zdaniem, ujednolicone. Ale tak i tak cieszymy się właśnie z tego, że taka pomoc finansowa na tą chwilę istnieje i, i że udało się do właśnie takiej sytuacji tutaj doprowadzić. Pozwolę sobie na mały przytyk. Szanowni politycy, wstyd XXI wiek, a tak naprawdę oddolna inicjatywa obywatelska społeczna musi spowodować, żeby w ogóle taka powst ustawa powstała, i mam nadzieję, że uda się doprowadzić do sensownych zmian. A powiedz mi, jakie jeszcze są tak naprawdę problemy, no pewnie bardziej natury prawnej? No, służb i instytucji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego jest dość sporo i tak jak mówiliśmy, trochę wcześniej, no tych zwierzaków jest wiele w bardzo różnych instytucjach. Czy tak naprawdę każdemu jesteście w stanie pomóc? Czy tak jakby chociażby ten przykład konia ze Straży Miejskiej, no pokazuje, że no trzeba jeszcze w przepisach co nieco zmienić, aby jednak finansowanie było na każdego zwierzaka. No tak, no moim zdaniem nie powinno być tutaj rozbicia właśnie na to, czy, czy dany zwierzak służył w jakiś tutaj, czy w ministerstwach i tak dalej, czy to były jednostki samorządowe, czy to były jednostki tu szczebla jak gdyby krajowego, które właśnie to mówię, reprezentowane przez policję czy coś, no nie powinno być różnicy, czy, czy koń pracował w straży miejskiej, czy pracował w jakiejś jednostce policji, gdzie właściwie wykonywały podobne zadania, no powinny mieć jednak takie same uprawnienia po przejściu na tą tak zwaną... Emeryturę. No, aczkolwiek to mówię, no, wydaje mi się, że pewnie z jakimś tam czasem może uda się to właśnie doprowadzić, ujednolicić, i właśnie wtedy będzie można, jak gdyby, skorzystać. Znaczy, każdy z tych zwierzaków będzie mógł korzystać na, równy, na równych prawach, jak gdyby, z tego na no, dobrodziejstwa takiej emerytury, której do tej pory, jak gdyby nie było. Swój przytyk, niestety, po Twojej wypowiedzi muszę jeszcze lekko skorygować. Bo tak naprawdę jest to też przytyk do właśnie do resortów, do ministerstw, które też same z siebie powinny tym się zainteresować. Czy poza tymi kwestiami, które wymieniłeś, jeszcze macie jakieś takie problemy, które, no nie chcę powiedzieć trochę masłem myślanym, są dla Was sporym problemem i utrudniają Wam funkcjonowanie, no bo mówmy się, no nie jesteście przecież podmiotem komercyjnym służącym zarabianiu, a no takim, bym powiedział, ośrodkiem dobra. Tak, żeby, żeby tym zwierzętom, które przecież dlatego państwa pracowały, brzydko mówiąc, za michę, tak, i za dach, kawałek deski nad głową. No i teraz wy, jako opiekunowie, no też też macie prawo oczekiwać, jakie jeszcze ewentualnie właśnie te problemy według ciebie wymagają jakiegoś uregulowania, bądź być może jakiegoś apelu o pomoc? Uważam, że jeżeli mówimy już o takich właśnie utrudnieniach, to moim zdaniem powinno być też coś takiego jak wsparcie właśnie dla takiego ośrodka chociażby jak zakątek weteranów. Nie ma takich ośrodków, wielka, nie ma wielkiej liczby takich ośrodków w kraju, a właściwie tak naprawdę ja znam tylko jeden taki ośrodek, jest nim zakątek weteranów, więc to dla Państwa pewnie utrzymanie takiego ośrodka może nawet nie chcę powiedzieć, że mam, mamy być utrzymywani, ale jakoś dofinansowani, jak moglibyśmy liczyć na jakąś pomoc, chociażby teraz to, co powiedzieliśmy. Fajnie, że udało nam się zdobyć takie miejsce, no ale teraz jak gdyby borykanie się ze zdobyciem środków finansowych na jego właśnie jak doprowadzenie do stanu używalności, no to też może się okazać, że dla nas będzie jak ponad nasze siły. Chcielibyśmy jak najszybciej móc doprowadzić ten ośrodek właśnie do takiego stanu używalności. Będziemy się starali, żeby tam na pewno były też lepsze warunki dla tych zwierzaków. Psy już nie byłyby w kojcach otwartych, tylko w kojcach zamkniętych. Na pewno by to wszystko fajnie, ładnie wyglądało. Mamy tam inicjatywę powstania takiego pomnika, jak gdyby dla tych zwierząt. No, to jest tam taka szersza akcja, jak gdyby, ale no, skracając, chcemy tam, żeby powstały na tym miejscu, w tym pakrzynie, tak zwane takie powązki dla tych zwierząt służbowych i będziemy to chcieli też właśnie zrealizować. Jest to też fajna jak gdyby lekcja historii, czy dla młodzieży na pewno będziemy chcieli tam stworzyć jakąś taką salę tradycji, historii, gdzie będziemy o, w ogóle o historii, jak w ogóle w okresie międzywojennym, powojennym wyglądała właśnie praca służb ze zwierzakami, jak, jakie sukcesy, jakie mamy, jak to się odbywało w trakcie jakichś wojen, gdzie, gdzie te zwierzaki też były i są nadal wykorzystywane. Więc chcielibyśmy też tutaj coś takiego stworzyć, więc moglibyśmy się też stać takim ośrodkiem, gdzie można by było wręcz przywozić na młodzież na lekcje historii do nas, i na pewno byłoby to takim, takim dodatkiem do tego, że można by było też z tą żywą taką historią, bo z tymi naszymi pensjonariuszami, którzy są u nas na miejscu, mieszkają, móc się spotkać, to wydaje mi się, że ta, taka lekcja niezapomniana dla takiej młodzieży gdzie generalnie rzecz biorąc staramy się też brać właśnie udział w jakichś projektach z, z, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i widzimy jak wpływa właśnie na kontakt takiej młodzieży, nawet nieczęsto właśnie trudnej młodzieży z tymi naszymi podopiecznymi, jak on wpływa dobrze właśnie na te osoby i na to, że jak one tutaj są, widzą to wszystko, mają móc właśnie kontakt z takimi wieżakami, jak to fajnie tutaj się wpisuje i więc można by było to wszystko ładnie jakoś tu skoordynować. My byśmy to też chcieli w ten sposób zrobić, ale właśnie wydaje mi się, że bez wsparcia tutaj jak państwa, czy jakichś podmiotów, które mogłyby tutaj w tym zakresie nam pomóc, no, no będzie to na pewno bardzo trudne. Grzegorzu, podziwiam i to bardzo mocno, i te pomysły, i samo zaparcie, bo to wszystko na pewno w głowach nie powstało już na samym początku, a mimo ogromnych trudności, a czasem może i wstępnej radości, jak chociażby po przejęciu gruntu, tak, który dostaliście, a potem pewnie trochę załamaniu rąk, widząc w jakim stanie są też między innymi i zabudowania, a jednak cały czas macie pomysły, jak wyjść też, że tak powiem, do przodu i pokazać, że my też od siebie możemy coś dać, nie wyciągamy tylko i wyłącznie ręki na zasadzie daj. No tak, na pewno nikt nam nie jest w stanie zarzucić tego, że nie wiem, przekazując nam taką przysłowiową złotówkę, to my ją zmarnujemy i że wydamy ją w jakiś taki sposób niegospodarny. Każda właśnie złotówka u nas jest oglądana parę razy, zanim zostanie wydana, czy właśnie w tym danym momencie bardziej jest potrzebna na to, czy na inną sprawę, żeby opłacić jakieś faktury. Także no, no staramy się, nasz optymizm powoduje, to, że chce nam się jeszcze działać, no skąd w ogóle takie, jak gdyby tutaj zaparcie do tego, żeby działać? Wydaje mi się, że my też, wbrew pozorom, oprócz tego, że musimy, znaczy musimy, że muszą podjąć właśnie takie działania związane z opieką nad tymi zwierzakami, my jednak też w jakimś stopniu czerpiemy od nich taką, taką siłę, z racji tego, że to są naprawdę bardzo wdzięczne stworzenia, które są wdzięczne za to, że chce się im poświęcić jakąś chwilę, że chce się z nimi obcować, że chce im, się z nimi właśnie przebywać, i to też jest na pewno jakaś taka wartość dodana, która powoduje u nas, że, że nam się chce i że możemy właśnie też w zamian od nich coś otrzymać. Takie pytanie jeszcze mi się urodziło, wrócę niestety do tych aspektów prawnych. Wydaje ci się, że jest jakaś konieczność na przykład zmiany ustawy, chociażby o środkach przymusu. I wyłączenia gdzieś zwierzaków w jakiś sposób, żeby nie były pewnego rodzaju przedmiotem, narzędziem? Czy tak naprawdę, według Ciebie, ta ustawa jest ok, a najważniejsza jest ta ustawa emerytalna dla czworonogów? Jeżeli mówimy o ustawie, na przykład, która mówi właśnie o użyciu środków przymusu, wydaje mi się, że tutaj nie doszukiwałbym się jakiejś nieprawidłowości, i czegoś, co by trzeba było zmieniać. Bo to świadczy jak gdyby między innymi o, tym, o skuteczności użycia tych zwierząt. Nie mówi się, że, że użycie psa służbowego bez kagańca to jest właściwie jeden z najbardziej restrykcyjnych środków przymusu zaraz po użyciu broni palnej. A więc tutaj, jak gdyby te przepisy, no w jakiś sposób muszą być uregulowane i wydaje mi się, że tutaj bym się tego nie czepiał. Tak jak powiedzieliśmy dobrze, że się pokazała ta ustawa ta emerytalna. No, tak jak mówię, no, jeżeli by była taka możliwość, na pewno należałoby tutaj popracować nad tym, żeby ułatwić taką opiekę nad tymi zwierzakami emerytowanymi, ujednolicić przepisy, które by też w jakimś stopniu nie powodowały te, też tego, że ktoś zamiast, no nie wiem, właśnie zająć się w danym momencie no, bezpośrednio opieką nad takim zwierzakiem, no, musi siedzieć i przewracać tony papierów, żeby, żeby właśnie tutaj wypełnić jakieś tam wymogi związane no, z jakimiś normami finansowymi, czy, czy coś w tym rodzaju. Czyli niestety, ale biurokracja w jakiś sposób dalej u nas króluje. Grzegorzu, na sam koniec, jak osoby, i zarówno z Wielkopolski, jak i te mieszkające trochę dalej mogą wam pomóc? Co Moglibyście oczekiwać, z jakim apelem ewentualnie możecie się zwrócić, jak można realnie dołożyć swoją cygiełkę do funkcjonowania zakątka weteranów. Sposoby dotarcia do nas i pomocy nam dosyć są proste. Tak jak powiedziałem, też w trakcie naszej rozmowy staliśmy się organizacją pożytku publicznego, więc przede wszystkim też zapraszamy do wspierania nas w ramach tego 1,5% teraz, które można. W swoim zeznaniu rocznym PIT, wtedy wskazać, że te środki, ten, ten, te 1,5% należałoby przekazać na stowarzyszenie Zakątek Weteranów, do czego oczywiście zachęcamy, w jaki sposób to zrobić, i, i ten nasz numer KRS, i to wszystko, na pewno można znaleźć bez problemu w mediach społecznościowych, czy wystarczy w Google wpisać zakątek weteranów i wszystko się pokazuje. Na pewno można nas wspierać po prostu finansowo, jeżeli ktoś ma takie możliwości, można się z nami kontaktować, często zbiera... tworzymy też takie zbiórki na portalach ogólnie dostępnych, gdzie można też nas pobierać, są to zazwyczaj wtedy takie zbiórki celowe na określony cel. Przede wszystkim też zachęcamy do tego, żeby nas odwiedzać, zobaczyć, co robimy, a jeżeli ktoś się zarazi, tą naszą pasją też właśnie do pomagania w ramach wolontariatu, przyjeżdżania do nas częściej i pomocy tutaj, możliwości skorzystania właśnie z takim obcowania z tymi naszymi zwierzakami, to też taka wartość dodana. Bardzo ładnie się to wpisuje w młodzieży. Oczywiście jesteśmy w stanie też w przypadku młodzieży później wystawić im takie zaświadczenia, które są też brane pod uwagę w przypadku świadectw i to się na pewno też przydaje w obydwie strony. No nie gardzimy też, też możliwością jak gdyby wspierania nas w postaci przekazywania jakichś materiałów budowlanych, które my też na pewno tutaj wykorzystamy, bo z racji tego trudu, który nas czeka tutaj w tym, z tym nowym miejscem, no to naprawdę będziemy potrzebować od deski po gwoździa po kawałek ogrodzenia, betonu i wszystkiego co można przekazać w tym zakresie. Bardzo też zachęcamy do tego, że czasami się zdarzają takie sytuacje, że ktoś wie do kogo dotrzeć, wie gdzie można by było skierować jakieś pismo, petycję, jakąś prośbę. Czasami wystarczyłoby do nas na przykład przekazać nam taką informację, wskazać do kogo zadzwonić, do kogo skierować pismo, przekazać nam jakąś tak zwaną znajomość, że my mamy do kogoś się zgłosić. My naprawdę chętnie też to zrobimy, potrafimy to robić, potrafimy prosić o to, żeby, żeby nas Stowarzyszenie Zakątek Weteranów w tym naszym trudzie tutaj wspierać, Także czasami właśnie nawet udostępnienie takiej ścieżki dotarcia do kogoś, kto mógłby nam w tym zakresie pomóc, jest też taką naprawdę fajną i skuteczną pomocą. Ogromnie zachęcam Was, drodzy słuchacze, do doceniania trudu służby naszych tworonożnych przyjaciół. Wspierajcie Zakątek Weteranów. Wszystkie niezbędne informacje zostaną zamieszczone w opisie odcinka, także w pewien sposób postaramy się ułatwić Wam dotarcie do zakątka. Ja chciałem tylko powiedzieć, że na pewno warto pomagać i należy pomagać tym zwierzakom, bo one sobie po prostu na to zasłużyły. A jak to mówią, dobro powraca, więc pomaganie powoduje, spowoduje na pewno kiedyś to, że los szczęścia się do nas uśmiechnie, więc trzeba pamiętać, że warto pomagać. Pewnie nie masz tej świadomości, ale w pewien sposób wypełniłeś taką tradycję podcastu. Zawsze się staramy koniec odcinka czymś pozytywnym. Zakończyć go, o może tak powiem, więc w ten sposób ci się udało. Moim Państwa gościem dzisiaj w podcaście na celowniku był aspirant sztabowy Grzegorz Chmilewski. Grzegorzu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ogromny szacunek dla Ciebie i dla Twoich współpracowników. Właśnie, bardzo, bardzo bym chciał właśnie tutaj też zaznaczyć, że, że jest to zespół ludzi, bo to nie jestem ja, tylko to są, to jest grono ludzi, którzy, którzy w tym biorą tutaj udział i to im głównie należy się właśnie podziękowanie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.